po krótkiej takiej przebieżce, po mini treningu z naszym udziałem, chcieliśmy Cię spytać o to, jak spisują się te Puma EvoSpeed w wersji SL. Dodajmy jeszcze w specjalnej wersji kolorystycznej, tak? Bo to są blackouty, których w Polsce prawdopodobnie nikt nie ma. Poza Tobą teraz już. No. Muszę przyznać, że naprawdę jestem mile zaskoczony, nie? Bo nie spodziewałem się, że będą aż tak dobre. Szczególnie są bardzo lekkie, nie? Do tego wygodne, to też jest plus tych butów, także jestem mile zaskoczony. Nie? No bo jak wjeździliśmy i pytaliśmy Ciebie, czy wziąć Ci syntetyki, czy skóry, mówię, że raczej zdecydowanie skóry. Na wszelki wypadek wzięliśmy syntetyki i jednak syntetyki. Tak? Jednak tak, no zazwyczaj grałem w butach skórzanych, ale to jakoś przekonały mnie, no, są bardzo lekkie, nie? I praktycznie nie czuć ich w ogóle na nogach. No tak, tutaj marketingowo jest komunikowane, że te buty ważą nieco ponad 100 gramów, są chyba jednymi z najlżejszych, jeżeli nie najlżejszymi w ogóle dostępnymi butami na rynku obecnie. Powiedz, to w praktyce to czuć na boisku? Czuć, naprawdę czuć. Widać, że są bardzo wygodne i mówię, że w ogóle nie czuć ich praktycznie na nogach, jak się biega. Są bardzo dobre. Polecam. Okej. A powiedz, jeżeli chodzi o, nie wiem, układ kołków, długość kołków i tak dalej, to jest podeszwa lana? Czyli no wiadomo, ty jako środkowy pomocnik to przypuszczam bardziej w miksach, tak? Tak, ja preferuję miksy, nawet czy jest słońce, czy deszcz, no wiadomo, jak to stoper musi grać, przezorny zawsze ubezpieczony, jak to, ale jeżeli chodzi o ten układ korków, to nie jest zły, naprawdę, jest przyczepne, jak na lanki są bardzo przyczepne, no, dzisiaj była taka pogoda, że mogliśmy to sprawdzić. Nie, nie jeździłeś? Nie jeździłem, jak w innych butach. Dobra, czucie piły, okej? Okay. Wszystko jak najbardziej okej, okay. No mówię, bardzo bardzo miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o te buty. No, ostatnio miałem na nogach syntetyki Pumy, to ono... Słabszy, inny model, nie podpasowały mi niestety. A te robią wrażenie? Te robią wrażenie, naprawdę. No dobra, a powiedz, ta kolorystyka, ona nie jest dostępna w sprzedaży, ale w ogóle czarne korki Ci się podobają? Jesteś fanem takiej elegancji, klasyki i tak dalej, czy raczej im bardziej kolorowo, tym lepiej? Nie patrzę na kolory bardziej. Bardziej chodzi o wygodę, jeżeli mam być szczery. Ale ten czarny, tutaj muszę przyznać, że prezentuje się bardzo ciekawie. Ogólnie no, nie przepadam za czarnymi korkami, ale ten mi się naprawdę podoba. No tak, to już są całkowicie wyczerniony, nic nie ma, co nie jest czarny praktycznie. Dokładnie. Więc może przez to. Tutaj wyciągnęliśmy też z pudełka dodatkowy futerał, co jest no, prawie niespotykane, a jeżeli spotykane, to bardzo rzadko, że w dodatkowym futerale są wkładki, tak, dodatkowe czy też alternatywne. Powiedz, ty korzystasz z wkładek, czy w ogóle wyciągasz wkładki? Nie, jak to jest w twoim korzystam. Przypadku? Tu akurat są dwa rodzaje wkładek. Są grubsze i chudsze. No, jak kto lubi, wydaje mi się. Ja przypadam za tymi grubszymi. Myślę, że to jest bardzo dobra opcja. No, każdy sobie dobiera wkładkę do buta taka, jak mu odpowiada. Myślę, że to jest bardzo dobrze zrobione, jeżeli chodzi o tą dodatkową wkładkę tutaj do butów. Okej. Okay. No dobra, to co, na koniec spytam Cię może jeszcze, jakbyś te buty ocenił w skali od 1 do 10, gdybyś tam miał wziąć pod uwagę wszystkie elementy, zarówno jeżeli chodzi o wygodę, praktyczne zastosowanie, jak i wygląd, to ile byś dał po tym takim króciutkim na razie treningu? Wiadomo, że w pełni będziesz mógł ocenić, jak sobie potrenujesz więcej, czy zagrasz może w jakimś spotkaniu, zobaczymy. A na chwilę obecną, jak to oceniam na 8,5. 8,5. 8,5. Zobaczymy, jak się sprawdzą dalej w praktyce. No dobra, to pierwszy raz 8,5. Życzę, żeby Ci służyły w takim razie. Dziękujemy za teści. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Dzięki.